motywacją do nakręcenia tego vloga jest książka Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w bibliotece Miko Aoyama. To jest książka, którą dostałam w ramach współpracy barterowej od wydawnictwa Relacja i właśnie ją przeczytam i opowiem o właśnie o moich tutaj przemyśleniach. Jestem po pierwszym rozdziale, zaczęłam ją właśnie czytać. Jak na razie jeszcze nie wiem, czego się spodziewać, bo ten rozdział pierwszy był z jednej strony tak trochę trudno mi się było w niego wgryźć, z drugiej strony końcówka tego rozdziału była naprawdę, naprawdę poruszająca i taka mądra, chociaż nie w jakiś taki bardzo głęboki sposób, ale tak bardziej jakby w życiowy sposób i na razie ta biblioteka gdzieś nie wysuwa się na pierwszy plan. Myślałam, że będzie dużo bardziej obecna ta biblioteka tutaj. Właśnie sugerując się tym tytułem i w tej książce po prostu fenomenalnie, nieziemsko wręcz, podoba mi się tytuł Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w bibliotece, z tego względu, że ja po prostu na jakimś takim fundamentalnym poziomie wierzę, że to jest prawda, że to zdanie po prostu to jest prawda. Jakoś tak historia mojego życia i to, że ja tak bardzo lubię biblioteki, uważam, że biblioteki to są po prostu najlepsze i w ogóle moje ulubione instytucje publiczne, i z tego powodu uważam, że po prostu to jest jak najbardziej prawdziwe i bardzo podoba mi się ten tytuł. A skoro jest taki biblioteczny motyw, to przy okazji stwierdziłam, że to będzie dobra okazja, żeby pokazać mój biblioteczny book haul, czyli książki, które sobie właśnie ostatnio wypożyczyłam z biblioteki. I niektóre troszkę się powtórzą, bo nie wszystkie zdążyłam przeczytać od ostatniego razu i chyba je pokazywałam przy okazji biografii, natomiast prolongowałam je sobie, żeby ją oczywiście dalej przeczytać, więc może się trochę powtórzyć, ale część mam też nowości. Na początek tutaj Pamiętnik mojego ciała, Roxane Gay, książka, którą właśnie zamierzam przeczytać, bo to jest historia właśnie o osobie. Tutaj chyba autorka właśnie pisała przede wszystkim o sobie, o tym, jak ona się zmagała właśnie, bodajże tutaj chodzi o otyłość. Natomiast nie jest to poradnik odchudzania, tylko właśnie jakieś takie przeżywanie tego stanu. Nie wiem, czy ona schudła, czy nie. W każdym razie książka oparta na motywach autobiograficznych, więc coś, co mnie interesuje. Dalej książka, do której się już przymierzam od jakiegoś czasu, czyli Archipelag Gułag. Tu jest pierwsza część, czyli lata 1918-1956, Aleksander Sołżenicyn. I to jest właśnie już taka klasyka, można powiedzieć, że pewnego rodzaju podstawa. Jeżeli też chodzi o zgłębianie też Rosji i tego, jak tam właśnie była ta idea homo sowieticusa też jakby wtłaczana, pewnego rodzaju inżynieria społeczna. Ważny też na pewno, ważny punkt, jeżeli chodzi właśnie o historię tamtego rejonu, co oczywiście do teraz, do obecnych czasów na nas wpływa. Dalej tutaj kolejne części z tej mangi Ajin. Tutaj mam tom 8 i tom 9. Oczywiście tą tutaj dalej kontynuację serii zamierzam sobie kontynuować. Cieszę się, że były dostępne. Ostatni tom, 7, niedawno skończyłam czytać. Skończy się takim trochę cliffhangerem, więc tym bardziej jestem ciekawa. Dalej tutaj biografia, taka biografia, która jest bardzo mocno graficzna. Jest trochę też tekstu, ale dużo jest właśnie też takich rysunków. Bowie. Biografia właśnie Franza Ruiza i o sobie właśnie też właśnie po tą akcję czytam biografię, czytam szeroko, zamierzam przeczytać i podobnego tego typu też o Freddie Mercury. Freddie Mercury tutaj jest Alfonso Casas, autor i w środku też daje się, że właśnie, że jest, a jest nawet, otworzyła mi się taka strona, że jest dużo tekstu, ale są też właśnie ilustracje i to się wydaje właśnie takie bardzo interesujące. Jest dosyć dużo tekstu, wydaje mi się, w tej powieści. Tutaj mam coś takiego, tragikomiks rodzinny, to jest Arteteki, czyli to jest po prostu, no w sumie tytuł na to wskazuje, czyli komiks na motywach autobiograficznych tutaj autorki. Taka, widzę, szara, stonowana, bardziej taki błękit w niebieskość wpada, można powiedzieć taki gołębiowy kolor, wpada tutaj kolor tych rysunków, więc taki trochę właśnie taka szaruga, czyli może być smutny, no zobaczymy, ale na motywach autobiograficznych autorki Alison Bechdel, więc będę również czytać. I tutaj już ostatnie właśnie zdobycze z tego ostatniego, z ostatniej wizyty i mam tutaj coś takiego, Świat na sprzedaż, kulisy dziennikarskiego śledztwa w sprawie handlu zasobami ziemi, Javier Blas i Jack
Farhy. To książka, która mnie interesuje właśnie, zwłaszcza po tym, jak przeczytałam książkę Krwawy Kobalt. I zainteresował mnie po prostu ten temat też handlem, tylko z tego, co wiem, to tutaj jest, to nie opowiada o współczesnych nam czasach, tylko to jest właśnie już historia. To, co dzieje się obecnie, że jest owiane jakąś tam tajemnicą, możliwe, że o tym będą pisać kolejni przyszli autorzy. Natomiast tutaj właśnie czy lata, nie pamiętam dokładnie które, ale właśnie nie nam współczesne, więc lekko historyczny rys, aczkolwiek nie odległej historii. Dalej tutaj książka Michaela Hera, Depesze, to już też można powiedzieć jest taki klasyk albo fundament współczesnego reportażu, zwłaszcza jeżeli chodzi o reportaż wojenny. Tutaj właśnie Michael Herr był osobą, był jakby korespondentem wojennym w czasach wojny w Wietnamie i on no, wysyłał jakby informacje z frontu i to jest podobno no, rzecz taka podstawa, jeżeli chodzi o, o taki współczesny reportaż, więc też dużo osób wylicza tę książkę jako jedną z najważniejszych, jakie czytali w życiu i też w ten sposób ją poleca, więc tym bardziej ja też jestem zainteresowana tą książką, żeby przeczytać. I tutaj książka Maciej Zaremba-Bielawski, Dom z dwiema wieżami. Książka, która mi została polecona właśnie pod ostatnim filmem z biografiami. Ktoś napisał, że to jest książka, przepraszam, nie pamiętam w tym momencie Niku, kto dokładnie dał mi tą polecajkę, ale napisała ta osoba w ten sposób, że to jest taka książka, właśnie biografia też, którą warto przeczytać i ona zostaje jedna z tych książek, która zostaje z człowiekiem na całe życie. Jak ja zobaczyłam to, to stwierdziłam, że no absolutnie coś muszę to przeczytać i po prostu zobaczyłam jeszcze, że jest w bibliotece, więc jakie są tutaj jeszcze w środku też fotografie, więc jak zobaczyłam takiego rodzaju polecenie, to stwierdziłam, że absolutnie to jest po prostu coś, co muszę przeczytać. I co tu jeszcze mam? Tu ściągnęłam, to byłam w Artytece, ja w Artytece, tam to jest taki oddział, gdzie są komiksy, powieści graficzne. Ja tam nie mam konkretnego planu zazwyczaj, tylko idę po półkach i staram się zabrać to, co mnie tam gdzieś wpadnie w oko, interesuje. Jejku, to jest tak ciężkie. Ja zabrałam te wszystkie książki wtedy i po prostu jak wracałam do domu, to pękła mi torba, pękły mi oba uszy, mi się urwały torby i ja myślałam, że się nie dowlekę po prostu do domu. Bolały mnie wręcz ręce, musiałam nieść te wszystkie książki po prostu, potem jeszcze do pociągu, potem na absolutnie po prostu ta książka to sprawiła, bo jest tak ciężka, ona waży chyba ze 2 kilo. Oby się okazała, dobra, to jest The Gone, kolekcja tom pierwszy. I od tych tomów tam jest jeszcze więcej, więc jeżeli się kiedyś skuszę, jeżeli mi się to spodoba, bo ja absolutnie nie wiem, co to jest, poza tym, że wyobrażam sobie, że to są jakieś komiksy może, jak to się mówi, superbohaterskie, The Gone, to mi coś mówi, czy to jest jakaś gra? Nie wiem, ale ja się akurat tak nie znam, nie obracam się w takim jakimś świecie gier czy komiksów. No, powoli się zaczynam obracać w świecie komiksów dzięki Artytece, ale no zobaczymy po prostu, zobaczymy. Coś mi się kojarzy, Piąta woda po kisielu, ale nie wiem, co to za historia. The Gone, tom pierwszy, zobaczymy. W każdym razie na tej książce było napisane, że to jest pięciokrotny zdobywca nagrody Eisenera. Pierwszy raz mówię na głos to nazwisko, więc nie wiem. Pięciokrotny zdobywca nagrody Eisenera. Nie wiem, co to jest jeszcze za nagroda, postaram się o tym poczytać. Natomiast zaraz obok, na półce zobaczyłam, że tutaj jest Will Eisener, autor. I tutaj jest Nowy Jork, życie w wielkim mieście. Nowy Jork, budynek, notatki o ludziach z miasta, niewidzialni ludzie z biur. I jeszcze tutaj jest napisany Neil Gaiman. Nie wiem, czy jako autor, czy jako ktoś, kto poleca to, możliwe, że też jako jakiś współautor, ale właśnie skusiło mnie to nazwisko. Nie wiem, czy to jest ten Eisner, od którego właśnie imienia, od którego nazwiska ta nagroda jest właśnie ufundowana, ale stwierdziłam, że przekonam się, poczytam też trochę o tym, zobaczę po prostu, ale też o tym Nowym Jorku, czyli jakby, nie wiem, biografia trochę miasta, więc stwierdziłam, że może mi się nadać na tą właśnie akcję czytam szeroko, więc zgarnęłam tę książkę. Ona też nie jest lekka, też nie jest jakaś cieniutka, ale widzę, że w środku jest ładna, nie jest kolorowa, ale te rysunki są po prostu takie ładne, interesujące, więc zobaczymy. Nie ma dużo tekstu, więc bardziej taka do przeglądania, zobaczymy po prostu.
Zobaczymy, co ta historia ze sobą niesie. Jestem podekscytowana, bo nie lubię po prostu rzucać się tak jakby w takie nowe historie bez wielkiej wiedzy o nich, więc to jest coś na pewno, co lubię. No i ta książka też dołożyła swoje do tego, że mi ta torba wtedy poszła, więc po prostu, no tutaj one jak się weźmie, o, nimi by można było po prostu bicek robić, więc tak. Proszę nie mordować mylci, Damusiu. Przyszłam powiedzieć, że skończyłam czytać tę książkę. Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w bibliotece. To jest taka powieść szkatułkowa, czyli tu jest tak, że każdy rozdział opowiada teoretycznie inną historię, natomiast te historie są ze sobą połączone w taki subtelny sposób, że historie niektórych bohaterów są kończone przez innych bohaterów, czy jakieś tam historie są dopowiadane, czy jakieś dalsze zakończenia, czy inny kąt danej historii bohaterów, czy po prostu może jakieś inne losy są dopowiadane, że te luki są w pewien sposób wypełniane i też jest ta ramowa historia, jakby ten ramowy punkt, który łączy i spaja całą tę historię. On tworzy tę właśnie konstrukcję, on tworzy tę szkatułkę, że jest to właśnie biblioteka i bibliotekarka, która poleca różnym tym właśnie osobom książki. I te osoby, które trafiają do tej biblioteki, to nie jest tak, że one są z tą biblioteką jakoś zaznajomione, że to jest stały punkt w ich życiu, tylko czasem trafiają tam właściwie przez przypadek. I to takie pierwsze zetknięcie z biblioteką stanowi dla nich i z książkami, stanowi dla nich jakby taki punkt
zwrotny w ich życiu. Każda z tych osób, które właśnie do biblioteki trafiają, one zmagają się z jakimiś problemami w swoim życiu. Czy jest to stagnacja, czy jakaś diametralna zmiana w życiu, czy po prostu jakiś lęk przed może unicestwieniem, może przed zapomnieniem, czy po prostu no, z czymś ta dana osoba się zmaga. I poprzez czytanie książek oni jakby zaczynają myśleć, bo to nie jest tak, że żadna książka nie zmieni czyjegoś życia. Natomiast to, co już jakby z książką się dzieje, czyli jakby nasz odbiór, to jak my myślimy o książkach, co one nas, w nas wyzwalają, że książki mogą właśnie być takim wyzwalaczem, to już rzeczywiście może prowadzić do pewnej zmiany życia. Przez to czasem właśnie ludzie mówią, przez to ja czasem też mówię, że jakaś książka zmieniła moje życie. Bo to jest prawda, tylko że to nie jest prawda w taki sposób, że ja wzięłam daną książkę na przykład, że o, ta książka zmieniła moje życie, tylko przez to, że ją wzięłam i przeczytałam, tylko nie, przeczytałam ją i przyswoiłam, przemyślałam i ona zmieniła sposób mojego myślenia, a zatem zmienił się sposób mojego życia, przykładowo. I o tym tak naprawdę jest ta książka, więc jest to oczywiście mi jako książkoholikowi musiała się spodobać, musiał się spodobać ten motyw, bo też sam tytuł, samo to zdanie, wszystko czego szukasz znajdziesz w bibliotece, to jest zdanie, to jest jakby takie zdanie, taka jakby fraza, w którą ja jakoś fundamentalnie wierzę, bo tak mi też pokazuje historia mojego życia, że wszystko, czego szukam, w pewien sposób znajduje się w książkach, a książki znajdują się w bibliotece, więc biblioteka naturalnie jest właśnie takim miejscem, do którego się zwracam. Bardzo dużo spędzałam czasu w bibliotekach jako dziecko, jako uczennica w szkole i tam w podstawowej, potem w gimnazjum, potem w liceum, potem również na studiach. Świeżo po studiach jakoś po prostu miałam chwilę przerwy i teraz już właśnie jako dorosła osoba wróciłam znowu do biblioteki. I to przebywanie też w tym miejscu, jakby korzystanie z dobrodziejstwa bibliotek, to jest coś, czym jakby ja się rozkoszuję na co dzień. Dla mnie to jest coś wspaniałego, więc książka też, która niejako podkreśla tą wagę jakby bibliotek i bibliotekarzy, bibliotekarek, to jest również coś wspaniałego. Dodatkowo ta historia, mimo że nie jest ta książka czymś jakimś takim niezwykłym, że faktycznie, czy ona może zmienić życie? Nie wiem, czy może zmienić życie, szczerze powiedziawszy, bo to też zależy od każdego czytelnika. Może zmieni jego życie w taki sposób, że pod jej wpływem pójdzie do swojej biblioteki i otworzy się nowy, wspaniały rozdział w jego życiu. Może tak być, nie wykluczam tego. Natomiast ta książka może po prostu same te historie nie są jakieś niezwykłe, jakieś zmieniające po prostu, czy zmieniające jakiś wielki wpływ na literaturę, bo możliwe, że tak w ogóle nie będzie. Natomiast one są po prostu jakieś takie ciepłe, kojące, może są nieco naiwne, bo jednak te problemy tych osób są, mimo tego, że poważne, to jakoś tak może nieco naiwnie czasami się rozwiązują, ale jakby jest to książka, która mi się po prostu podobała jakoś tak, pomimo tego nieskomplikowania, pomimo tej może prostoty, to ona jakoś tak po prostu ze mną zarezonowała i po prostu podobała mi się ta książka. Ja ją czytając ją, widziałam siebie narzekającą na taki, bo tu jest taki element, że w każdym rozdziale powtarza się pewien punkt opisu tej bibliotekarki, która tam właśnie w tej bibliotece jest i on jest do siebie bardzo podobny. On tworzy właśnie tak jakby taki szkielet, tą taką ramę, więc on w każdym opisie jest i ja w każdym rozdziale jest i ja początkowo widziałam siebie grymaszącą na to, że to są właśnie takie powtórzenia, które są może niepotrzebne, które są zbędne. Natomiast po zakończeniu nie grymaszę na to. Nie grymaszę na to w ogóle, bo ten zabieg był potrzebny jakby tej książce. On wprowadzał właśnie taki też klimat, taki nastrój i też każda z tych osób jakby widziała w nieco inny sposób tą osobę, więc to też było pod pewnym względem właśnie takie ciekawe, żeby obserwować odbiór innych osób właśnie na tę daną osobę i ich myśli, więc koniec końców na to nie grymaszę, chociaż początkowo siebie widziałam grymaszącą właśnie na ten zabieg, ale tak się nie stało finalnie. Co mogę powiedzieć jeszcze? Myślę, że to jest taka książka, ona, jeżeli miałabym ją do czegoś porównać, to jest bardzo podobna do książki, wiadomo, jest inna, ale podobna do książki Smutki wszelkiej maści Marianny Leki, podobne motywy, chociaż Marianny Leki książka była nieco bardziej jednak tak nie była ciężka, ale miała jakby większy ten nacisk taki na jakieś takie smutki i na takie rzeczy. Ta jest książka lżejsza, ale jest podobna. Wydaje mi się, że jest również podobna do książki Before Coffee Gets Cold, czyli do książki Zanim wystygnie kawa.
Chociaż ja tych książek jeszcze nie czytałam, jakoś pominęłam je, ale właśnie myślę, że może kiedyś przy okazji sobie do nich, jakby wrócę do tej pozycji, bo ona była bardzo głośna, ale myślałam, że to jest coś nie dla mnie. Natomiast wychodzi na to, że możliwe, że ja lubię tego typu książki i sobie spróbuję z tamtą właśnie Before Coffee, zanim wystygnie kawa. Więc to może być coś ciekawego, coś interesującego. I to też może być taka dobra książka dla osób, które nie czytają dużo na co dzień i które chcą czytać książkę na przykład właśnie po rozdziale dziennie, wieczorem, przed snem, czy tam rano, czy kiedykolwiek, ale po prostu po rozdziale, bo właśnie i odłożyć na przykład na jakiś czas tę książkę, czy nie czytać tak po prostu regularnie ciągiem całej książki. Właśnie z tego względu, że każdy rozdział to jest tak jakby osobna historia, jednak te historie łączą się delikatnymi, poszczególnymi, różnymi tam elementami i to też sprawia satysfakcję, kiedy się właśnie te elementy drobne zobaczy, kiedy się je wyłapie i też poprzez to, że jest ta rama, która właśnie spina całą tę powieść, to jakby pamiętamy cały czas o tych rzeczach, więc to może nie być taka książka dla ludzi, którzy bardzo dużo czytają, chociaż ja bardzo dużo czytam, a ta książka mi się podobała, więc to też takich jednoznacznych wyroków nie będę ferować. Natomiast myślę, że właśnie to może być dobra książka dla osób, które nie czytają dużo, a chciałyby coś przeczytać i myślę, że po prostu dobra, to jest książka i taka ciepła, właśnie czasem potrzeba takiej lżejszej, jakiejś takiej lektury, która może trochę jakoś ukoi, tak jakieś skołatane serce, czasem potrzeba takiej lektury pomiędzy tymi różnymi ciężkimi, przytłaczającymi lekturami, to coś takiego lżejszego może się też, no może się przydać po prostu, żeby trochę sobie odsapnąć. No i chyba to tyle, co mam do powiedzenia o tej książce. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, bo będziemy się już zbliżać powoli do końca. Ja myślałam, żeby sobie taki ten klip właśnie nagrać w bibliotece, bo to by było najbardziej takie chyba adekwatne, ale po prostu poszłam do biblioteki, ja mam tendencję do skracania tego słowa, poszłam do biblioteki i okazało się, że tam dużo ludzi jest bardzo, no znaczy nie, powinno nie być to dla mnie żadne zaskoczenie, w końcu to jest biblioteka wojewódzka, a ja poszłam w godzinach szczytu. W każdym razie po prostu no, stwierdziłam, że w takim razie to się nie nadaje jako miejsce do nagrywań, bo no, nie chcę nikogo tak nagrywać wbrew jego woli, bez jakby, no nie wiem, czy by chciał być na takim nagraniu, więc po prostu stwierdziłam, że muszę znaleźć bardziej ustronne miejsce, no i padło tutaj na piękne otoczenie drzew razem z pieskami, które sobie tutaj hasają. Więc to już tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Widzimy się następnym razem. Cześć!